Wytwórczość i produkcja mają istotny wpływ na rozwój krajowej gospodarki. W Szczecinie na konferencji organizowanej przez profesora Dariusza Rosatiego i Katedrę Zarządzania Przedsiębiorstwem poruszono tematykę wykorzystania środków Unii Europejskiej na działalność innowacyjną w przemyśle. Ta konferencja związana jest przede wszystkim z przemysłem, a dla nas, województwa zachodniopomorskiego, szczególnie istotny jest ten przemysł związany z gospodarką morską, czyli stocznie, przemysł portowy, i musimy robić wszystko, aby jak najwięcej tych innowacji pozyskiwać po to, aby się rozwijać i być coraz bardziej konkurencyjni wobec innych regionów. Wydarzenie podzielono na debatę, panel praktyków oraz panel naukowy. Na konferencji obecni byli przedstawiciele wielu środowisk, zarówno ze Szczecina, jak i całej Polski. Mamy uczestników ze środowiska biznesowego, naukowego, tak, bardzo cenionych naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ze Szkoły Głównej Handlowej. Mamy przedsiębiorców z różnych klastrów. Debata ze względu na swój interaktywny charakter stanowiła jeden z najciekawszych elementów całej konferencji. W rozmowach brali udział nie tylko dyskutanci, ale również widzowie zainteresowani tematyką, którzy mogli zadawać pytania związane z przemysłem i jego innowacyjnością w szczecińskim regionie. Debata została tak zaprojektowana, zaprosiliśmy ekspertów właśnie i ze świata nauki, i ze świata biznesu, i z Urzędu Marszałkowskiego po to, by między sobą rozmawiali, ale nie tylko, chodziło o to też, żeby wywołać dyskusję szerszą. Padały pytania z publiczności i na te pytania starano się odpowiedzieć. Na konferencji nie mógł pojawić się z powodu niesprzyjających warunków pogodowych profesor Dariusz Rosati, jednakże skomunikował się z gośćmi za pomocą komunikatora. Organizatorzy pragną, aby wydarzenia tego typu wpisały się na stałe w działalność uczelni.